sali Szafir, mój kolejny gość. Właściwie nie gość, bo gospodarz tego miejsca. Współgospodarz. Współgospodarz, oczywiście. Wiceburmistrz Kazimierza Dolnego, pan Dariusz Wróbel. Bardzo serdecznie pana witam. Dziękujemy. Dziękujemy, że miasto jest z nami. Miasto jest z nami w tym roku w szczególny sposób. Wsparliście nas naprawdę mocno i cieszymy się z tego bardzo, bo to też nam dało takie przekonanie, że powinniśmy o ten festiwal walczyć. W sposób absolutnie zdecydowany. Ja pozwolę sobie napomknąć i przypomnieć taką anegdotę, ona jest bardzo krótka, ale odnosi się do zamierzchłych czasów II wojny światowej. Ja nie chciałbym szukać już na siłę jakichś analogii, ale Winston Churchill, kiedy otrzymał pierwszy projekt budżetu, swojego budżetu w 40 roku, kiedy szalała wojna wokół, nie zobaczył dostatecznej ilości środków na kulturę i zapytał w końcu tych, którzy mu przygotowali, jeśli nie ma tu kultury, to o co my walczymy? Tak jest, tak jest. To jest ważne zdanie dla nas wszystkich, też na dzisiejsze czasy. Bardzo ważne. Dziękuję, że pan je przypomniał, panie burmistrzu. Bardzo ważne i podchodzimy do tego w sposób z wielką determinacją, prawda? Uważamy, że Kazimierz to festiwal Dwa Brzegi. Festiwal Dwa Brzegi to Kazimierz i Janowiec po drugiej stronie naszej pięknej Wisły. Podchodzimy do tego z pełną determinacją. Uważamy, że jest to zbyt cenne, zbyt wielkiej rangi wydarzeniem artystycznym, kulturalnym mamy do czynienia, aby łatwo przejść obok, aby pod byle pretekstem zapomnieć. Co prawda nie jest to byle pretekst, z czym mamy do czynienia, no niestety, tak. Prawda, obecnie. Niemniej jednak zostały przezwyciężone wszelkiego rodzaju trudności i co prawda w takiej okrojonej, niezwykle okrojonej, powiedziałbym kadłubkowej formie, niemniej jednak festiwal się odbywa, z czego ja, zarówno mieszkańcy Kazimierza, cały samorząd, który mam wielki zaszczyt reprezentować, bardzo, bardzo z tego faktu jesteśmy zadowoleni, cieszymy się. Dziękujemy bardzo i też dziękujemy, że oddaliście państwo w nasze władanie, w pewnym sensie właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli tę przepiękną scenerię zamku w Kazimierzu, bo tutaj jest nasze studio wirtualne Szafir, ale tutaj na dziedzińcu zamku też za chwilę już stanie duży ekran filmowy, bo to jest to jedyne kino, które będzie kinem takim realnym, rzeczywistym, o jakim zresztą marzymy w tych czasach pandemii, żeby do niego powrócić. Duży ekran i wieczorne projekcje każdego dnia o 21:00 projekcja filmowa. Także to jest bardzo ważne i cieszymy się, dziękujemy też za tę możliwość. Cała przyjemność po naszej stronie. Ja skorzystam, myślę, że jest to nad wyraz stosowny moment, aby skierować pod adresem wszystkich organizatorów, bo tak jak pani Grażyno podkreśla, jest to praca zespołowa, cały zastęp ludzi, ale ja pozwolę sobie na taką prywatę i w sposób szczególny skieruję podziękowania pod pani adresem, gdyby nie pani obecność, gdyby nie pani zaangażowanie, byłoby nam o wiele trudniej i być może, że nawet nie doszłoby do kolejnej edycji. No mnie bez was też byłoby trudniej, sama bym tego na pewno nie zrobiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu.